I the pole. Okej, okay, a powiedz jeszcze raz. I love. I love babcia. I love babcia. I kto jeszcze? Mówiłeś przed chwilką. I love ciocia. Ciocia Ada. A wuja Pablo też? Wuja Pablo. Ach, jak ładnie powiedziała. Kochani, mieliśmy pytanie typu, mieliśmy pytanie od jednej z obserwujących, że oglądała jakiś film, ja bym chciała bardzo znać nazwę tego filmu, że nie wiem, czy to film kogoś, jakiegoś youtubera, czy po prostu opublikowany gdzieś, że niby w Stanach młodzież nie może chodzić sama po ulicach, ani na jakichś placach, więc Dawid, wypowiedz się na ten temat. Jak możesz, widać cię? Ale tak nie jest. Powiedz wyjątki, exceptions. Tak, to ja mogę wszędzie, gdziekolwiek chciałem pójść, to mogę pójść. No jak nie mam samochodu, to mogę chodzić po sklepach, albo pójść coś kupić. No wszystko mogę zrobić normalnie sam, albo tak, z kolegami. Tak. Tak, mogę sam tam chodzić. Myślimy może na przykład po godzinie 10, albo gdy są jakieś na przykład niezaciekawe okolice, to wtedy myślę, że może by się pojawiła policja i powiedziała: hej, nie można tu chodzić, albo idźcie do domu, albo coś takiego. Ale pierwsze ja to słyszę, powiem wam szczerze, po prostu tu nie ma chodników, żeby chodzić, ale jeżeli chodzi o jakieś place, w sensie parki. Bardzo jestem ciekawa właśnie, jaki to niby jest film, bo ja bym go chciała sprawdzić, bo nie wydaje mi się. Wygląda mi to bardziej na jakąś historię youtubera, który wyolbrzymia jakieś tam, że o, tu nie wolno chodzić, tego nie wolno robić, tamtego nie wolno robić. To wszystko zależy, ale generalnie nastolatkowie mogą chodzić. Wiadomo, gdyby się ktoś błąkał, jakiś 8-letni, 7-letni mały dzieciak, no to prawdopodobnie ktoś by go zaczepił i zapytał się, co on tutaj robi. Jeżeli oczywiście byłby policjant gdzieś w okolicy, ale tak, to absolutnie nie. Także nie wiem. Nie wiem, ktoś tam w ogóle zrobił jeszcze pod tym komentarz, że no, że w szkole się strzelają. No są przypadki, nawet Dawid, ja zrobiłam jeden filmik. Dawid nawet opowiadał, jak kolega przyszedł z wiatrówką do szkoły, także zdarzają się takie sprawy, ale i to nawet dosyć często. No ale to nie jest tak, że ktoś może, wiecie, że ktoś nie może chodzić sobie po ulicach, bo to nie jest prawda. To nie jest prawda. Nie jest dobrze na przykład w Chicago gdzieś chodzić po nocy i to w nieciekawych jakichś rejonach dzieciaki, ale to nie jest powiedziane. Także prywatnie bądź też tutaj, nie, tutaj nie pozwoli, bo wiem, że YouTube często blokuje jakieś linki, ale prywatnie można do mnie napisać i przesłać mi ten film, bo jestem bardzo ciekawa, czy to jest właśnie opowieść kogoś wyssana z palca, czy po prostu... Albo jest to film dokumentalny, to też zależy od rejonu. Jeżeli to są rejony Detroit albo gdzieś, gdzie przestępczość jest naprawdę bardzo wysoka, no to prawdopodobnie jak policjant jedzie, czy ktoś jedzie, to przeganiają takich dzieciaków z ulicy, ale nie wiem, Dawid mówi, co? Pierwsze słyszę, bo ja mówię, Dawid, powiesz mi parę słów do mikrofonu. Właśnie się ktoś zadał nam to pytanie i powiedziałam, że praktycznie zaadresuję je od razu w następnym vlogu. Tak więc, no. Prosiłam cię, żeby ten, żebyś wziął mu. Paweł, czapka. Byliśmy w polskim sklepie, ale tym razem nic do was nie nagrywałem w środku, bo tylko szybko weszliśmy zrobić ostatnie zakupy przed Nowym Rokiem i zbieramy się do domku. No tylko przypnij i nie odnieś mi ten wózek tylko. Okej.
Okej, dzięki. Wszystko wyładowałam. Nie powiem wam, co kupiłam dokładnie. Kabanoski. Amiszowe masło. Solone kabanoski takie. Polędwica cygańska. Następnym razem wam powiem osobno, ale tylko powiem przy tej okazji tutaj, że to mięso było bardzo drogie. To jest ten beef, round eye beef. Parę kawałek tego mięska, ja to nazywam mięsko ciemne, kosztowało $15. To jest na jeden obiad praktycznie dla nas wszystkich. Ale no jednej żyłki, słuchajcie, nie ma. Jednej żyłki nie ma. Świeży chleb kupiłam. I ogólnie tak, za wszystkie, to nie były duże zakupy, tylko takie tam podstawowe. I za wszystko, o, jeszcze kupiłam gotowych 4 obiady. Z ziemniaczkami, bo Kuba zawsze lubi ich takie tłuczone, duszone, czy jak to się tam mówi, ziemniaczki. O, chleb taki duży za 2,99, bo czasami lubię kupować po prostu chleb polski, aniżeli piec swój. Zakwas też mieli, widziałam właśnie. No, dobra. Chleb do jutra właśnie, czy do dzisiaj nawet, takich jeszcze, a nie, przepraszam. Pakowany dzisiaj. Świeżutki bardzo. No i co? Ogólnie chciałam wam powiedzieć, że w środę, ja nigdy nie byłam w środę u nich, a teraz już jest wieczór praktycznie, bo jechaliśmy około 18 do sklepu, tak 17:30 i oni w środę mają 20% zniżki. To jest bardzo dużo. Mój rachunek byłby normalnie $110, a zapłaciłam około 90, więc no dużo, dużo, dużo zniżki, więc dlatego sobie pomyślałam, ok, pojadę w tą środę, zobaczę jak jest. Oni kiedyś mieli te promocje wcześniej, ale nie w każdą środę, a teraz niby mają w każdą. Ser Edam Rycki, ile tu jest go? Pół funta, 2,85, czyli z podatkiem 3, tak jakoś będzie $3. I teraz robię kolacyjkę. Mięsko się piecze, a ja postanowiłam ogarnąć trochę kuchenkę. Thank you.
Jak już pewnie niektórzy z Was wiedzą, jednym z moich postanowień noworocznych, przynajmniej na 30 dni, bo lepiej jest wyznaczyć sobie krótsze cele, aniżeli zaniechać na przykład jakichś tam celów w połowie roku, to było tak zwane post przerywany. Ma to różne zasady, dla początkujących najlepiej jest 12-12, czyli 12 godzin nie jemy, 12 godzin jemy, oczywiście nie non-stop, musi być to zdrowe odżywianie, ale nie musimy sobie niczego odmawiać, tak jak w niektórych dietach. Dlatego ja na aplikacji w iPhone'ie znalazłam apkę, która mi pomaga. Ona oczywiście ma jakieś tam upgrade'y, że można zapłacić za to i dodatkowe mieć jakieś tam benefity, ale ja korzystam z darmowej opcji, gdzie pokazuje mi, ile przeszłam kroków w ciągu dnia. Muszę dodawać kubeczki wody. Oczywiście pomaga mi w liczeniu tych kubków. Do mnie, na moją wagę, wyznaczył mi ten cały kalkulator, że tak 8-9 szklanek dziennie wody powinnam pić. No i przepatrzyłam sobie, bo jest tam naprawdę multum apek, aplikacji, i wybrałam taką, która była dla mnie najbardziej odpowiednia. I ja uważam, że jest to metoda prób i błędów. Mówiłam już o tym na Instagramie, dlatego powiedziałam Wam, że pewnie niektórzy z Was wiedzą już o tym, że coś takiego zaczęłam. Jest to metoda prób i błędów, bo ta aplikacja, którą załadowałam, nie była w zasadzie taka dobra. Po którymś tam razie kazała mi wykupić jakieś tam opcje, bo inaczej to nie będę mogła nawet śledzić, ile straciłam kilo, czy jak długo poszczę. Więc w sumie zdecydowałam się na apkę, która się nazywa Fastyk. Macie ją tutaj na dole na ekranie. Ona pozwoliła mi wybrać sobie czas, możecie to zmieniać. Jestem w fazie początkującej, sobie ustawiłam, ale ma ona dużo darmowych opcji typu śledzi Wasze kroki, przypomina o wodzie. Oczywiście musicie te notyfikacje całe sobie ustawić. Ja mam bezdźwiękowe, nie wiem, czy jest opcja dźwiękowych za darmo, bo no, nie, wolałabym, żeby były dźwiękowe, żeby mi mówiło, o, czas jest na wodę, albo na to, albo na tamto. W każdym razie trzeba włączyć, kiedy zaczynacie pościć te 16 godzin, później trzeba, kiedy przerywacie post i jecie. Zaczynacie jeść, to też trzeba włączyć. W każdym razie ja jeszcze muszę rozpracować tą aplikację, mam ją dopiero jeden dzień, więc jeszcze muszę ją przepracować, ale nie chcę Wam już więcej truć głowy. Po prostu robię dłuższy filmik, opowiadam Wam o tym, o moim postanowieniu, przynajmniej na 30 dni, zobaczymy, jak to pójdzie. Fajne jest to, że pomimo, że są opcje płatne, to macie na przykład różne, jak przetrwać taką głodówkę, jak jeszcze jest parę godzin, zanim pójdziecie spać, co robić, ile wody pić, takie pomocnicze artykuły są tutaj zawarte, więc jeżeli będziecie chcieli więcej na ten temat, to dajcie mi znać, będę na bieżąco Was informować, jak mi ten mój progres, jak ten postęp idzie w moich vlogach. No a już teraz zapraszam Was na życzenia. Okej, guys, my mamy jeszcze ponad 7,5 godziny do naszego nowego roku. Odliczamy. Życzymy Wam wszystkiego dobrego. Happy New Year przede Przede wszystkim zdrowia. Powiedzcie coś po polsku. Wszystkiego. Najlepsze. Zdrowia, kasy. Zdrowia, kasy. Czego życzycie? Wait, how do you say wszystkiego najlepszego? No wszystkiego najlepszego. Z okazji nowego roku. Tak, z okazji nowego roku. Najlepszego z okazji nowego roku. Happy New Year! Happy New Year, guys! Pa, pa! A Pawełek, chodź, powiedz coś. A czemu? He got it. Pawełek, go on the motorcycle. Pawełek, say Happy New Year! Ej! Happy New Year! Ja, kochani, właśnie złożyłam życzenia ludziom w Polsce, mamie. Moja mama się bawi na wyjeździe. A to miał być na żywo, co tu teraz jest? Nie wiem. No, w każdym razie
My jeszcze do Sylwestra mamy 7 godzin w Stanach, tutaj w Chicago. 6 w Nowym Jorku, 7 tutaj. Dobra, kochani, jest Sylwester dzisiaj. Sylwek, Sylwek. W Polsce już składałam Wam życzenia. Jeszcze raz wszystkiego dobrego dla osób, które mnie oglądają i na YouTubie, i na Instagramie, i gdzie indziej. A ja robię małe sylwestrowe unboxing. Zobaczymy, co mi tu przysłali. O, congratulations, mojej pracy. Myślałam, że mi przyszła. O, patrzcie, to fajna. 15 lat w banku. Super, mega. Jeszcze mam, słuchajcie, pakę z TJ Maxa. Zamówiłam rzeczy. Fajny karton, przyda mi się. Do włosów, na prezent. No tu mój wałek, słuchajcie, do pobudzania kolagenu. Przyszedł. Taki wałeczek nigdy nie miałam. Zobaczymy, jak to działa. Co tu jest napisane? Dobra, micro-needling derma roller. Ok, trzeba zdezynfekować alkoholem, umyć buźkę 4 do 8 razy w jednym miejscu, z góry na dół, z boku na bok, w różnych kierunkach jest napisane. A później trzeba wymyć w gorącej wodzie to i z alkoholem. I można dać na swoją buźkę jakieś, wiecie, żeby się lepiej wchłaniały jakieś kremy. O! Używać tylko raz na miesiąc, jest tu napisane, bądź też raz na tydzień, jeżeli Twoja skóra to toleruje. O! Stymuluje produkcję kolagenu i właśnie o to mi chodziło najbardziej. Penetrację, żeby przyjąć, żeby nałożyć różne kosmetyki, żeby lepiej się wchłaniały. A dobre dla osób, które mają trądzik. Fajnie zabezpieczone. Właśnie tutaj doczytałam jeszcze też, że jest w takim pudełeczku, żeby chronić igiełki. No mega. O. Dobra. Do Jamesa spodnie. Wzięłam L-ki. Zobaczymy, czy mu będą pasować. Takie piżamowe. Ta sukienka. Zobaczymy, czy się wbije. Nie. Za mała już widzę. Jest L-ka, bo to z juniorów, ale jest bardzo wąska. Byłabym aż zaopięta. W ogóle już nawet nie przymierzam, bo wiem, że widzę, że nie. Ja czasami jak kupuję z TJ Maxa coś dla junior albo dla takich, wiecie, dla młodzieży, to muszę mieć XL-kę. O! Tak! Piżamki, nigdy nie za wiele, w sensie spodnie. One są jako leginsy krysmasowe, ale ja sobie... O, ale przyjemny materiał. Jedne są czarne, to można użyć nawet, o właśnie, jako leginsy normalnie, a te jako piżamka do spania. Dzisiaj już się ubiorę. Ok, zobaczymy, czy te dżinsy będą mi dobre. To wam powiem. To mają być takie specjalnie krótkie, ale wiecie co, nie wiem, czy się czuję. Wziąłam 8, czyli są dobre.
ale no nie wiem, nie do końca jestem przekonana. Tanie były, ale nie wiem, jakoś mi tak nie do końca leży na moje. Jeansy, kochani, chciałam, żeby mi pasowały, ale mają ciciuś pod spodem. Wyglądają na cienkie, tak, lubię jak mi coś zakrywa, ale chciałam, żeby mi pasowały. One muszą być przycisłe, bo moi mili, dajcie znać, bo nie wiem, właśnie one wszystkie zawsze są przycisłe. Chciałam, żeby mi pasowały, bo mam jedne takie pary i one już są, je trzeba specjalnie prać, w sensie tak tylko namoczyć i widzę, że mi ten jeans, nie jeans, sorry, widzę, że mi ten elastyk już tak trochę się wytarł, bo mam je parę lat, delikatnie prałam, ale już są takie bardziej matowe, więc chciałam sobie kupić nowe. Fakt, że te są takie bardziej świecące, moje domowe inne nie są aż takie świecące, ale... Sorry, piec się włączył. Myślę, że będzie ok. Założę jakąś dłuższą bluzkę, to będzie fajnie. Nie? Chyba tak. Chyba te zostawię, dajcie znać jakby co. Dajcie znać! Słuchajcie, jakby jeszcze nie było tego, jakby tego było mało, to moje płaskie włosy się jeszcze bardziej spłaszczyły, bo nie mogłam wciągnąć tej bluzki. Ale myślę, że jest mega. Na początku mówiłam, kurczę, taka złota, a nie mam właściwie taka srebrno-złota na jakieś tam wyjście, nie wiadomo, no, staram się mieć bluzki uniwersalne, no ale jakbym chciała gdzieś iść na jakąś imprezkę, co się rzadko zdarza, no to nieźle, jakbym sobie wyskoczyła z takim srebrno-złocie, nie? Myślę, że zostawię za 12 dolarów, nie gniecąca, nic nie trzeba prasować. To jest takie bardziej w takie złoto, srebro. Naprawdę bardzo fajna. Chyba zostawię na sobie, słuchajcie. Tak, na Sylwestra. Muszę była inaczej, żeby wyglądała. Na domowego Sylwestra. Czekajcie, tu sobie odetnę i chyba tak zostawię. Taki sweterek wprawdzie nie będzie do tego pasował. Chociaż może nie. No nie wiem. Fajny, bo cieplutki. No nie, nie jest, wiecie co? Nie, nie jest gryzący. Dzisiaj Sylwester. Sushi. Wszystkie sobie wzięłam rolki smażone. Jedna jest Boston, druga jest salmon, a trzecia jest ze steak. Robimy przedwczesne. Tutaj, sztuczne ogień. Okej. Okay. Chuba, proszę cię. Okej, okay, just give everybody. Przedwcześnie, a dlatego, że no, czasami bywa tak, że Pawełek normalnie nie chciałby iść spać, ale kto wie, czy by nie zasnął nam przed północą, w związku z czym postanowiłam te sztuczne ognie, przynajmniej dla niego, bo dla chłopaków to już nie jest nie wiadomo jaka frajda, zrobić o 9 wieczorem, więc tak właśnie zrobiliśmy. My nigdy nie puszczamy fajerwerków, chyba że jesteśmy u jakichś znajomych, generalnie Polacy to puszczają, pomimo zakazu, bo tu już jest zakaz od wielu, wielu lat, że nie można indywidualnie puszczać fajerwerków. Okay. Super! Don't touch people with that! Drop it here. Okay. Okay, there's a new one. I want one too. Hold this one. Hold this one real quick. I want to have some fun too. Yay, Pawełek! No, I'm Vinetas, but you're not lighting it up fast enough. People want to do that. I want to play too. Baby, can I get one, please? Mama, I want that. Hold on, guys, be careful with the tip.
Yeah, I'll give you one. You know Logan Paul is super fun? No. Alright, yeah. Thank you. Happy New Year! Can I fire mine? Trzymaj to, Kuba. Okay. Can I do it myself? Oh, yeah. I'm the fire guy. Yeah. David, you want to turn the phone? I'm gonna make slime. We have Roxia has slime at her. Mhm. Slime, zobacz, tak zrobisz. Slime. I teraz możesz odbić serduszko. Nie gnieć, patrz, odbić serduszko mocno. Mocno sojkiem pulera. Chcieliście, kochani, dłuższe vlogi, więc robimy troszkę dłuższy. Z paru dni, był to dzień przed, bądź dwa, nie pamiętam dokładnie, przed nowym rokiem. Wczoraj Sylwestra, dzisiaj jest nowy rok i powiem wam tyle tylko. To był, kochani, vlog. Happy birthday, do kogo śpiewasz? A już? Nie, za dwa dni będzie Dawidka birthday. 15 lat, słuchajcie. Dobra, wracając do konkursu. Te drugie trzy dodatkowe kartki, słuchajcie, które wylosowałam, żadna z pań się nie zgłosiła. Raczej nie są to regularne osoby, które podpisują komentarze, może regularnie mnie oglądają, więc prawdopodobnie tego nie widziały. To było we vlogu, była Elżbieta, Beata i Janina. Ale nie pamiętam nazwisk i było to we vlogu, gdzie byliśmy w restauracji tej, co smażyli przy nas. To był grudniowy vlog po świętach, więc już nie był zatytułowany vlogmas. W związku z tym, no przepraszam bardzo, mam parę kartek, chcę je wydać, więc jeżeli chcecie kartkę, napiszcie pod każdym vlogiem w opisie, jest mój e-mail adres. Trzy pierwsze osoby, które będą chciały kartkę, niech napiszą na adres e-mailowy, chcę kartkę, tylko jedno słowo i ja odpiszę, jesteś pierwsza, czy tam jesteś pierwszy, druga, trzecia, nieważne, czy to osoby stąd, które oglądają i chcą karteczkę naszą krysmasową z naszą rodziną, czy ktoś inny, w każdym razie z Polski na przykład, czy z innego kraju. Dajcie znać, jeżeli chcecie kartkę. Jak nie, to będę miała trzy karteczki dodatkowe na pamiątkę, bo w 2022 nie użyję czegoś z 2021, więc nie mogę wstrzymać na następne święta. Poza tym ludzie się zmieniają, ja lubię co roku robić fajne nowe kartki. Albo też z nami, albo po prostu zwykłe kartki kupować. Więc trzy pierwsze osoby, które napiszą do mnie e-maila, dostaną kartki i dam wam po prostu w e-mailu od razu znać, czy byliście jedną z tych pierwszych osób. Więc logicznie, wiadomo, ktoś może obejrzeć z rana, bo mam w planie to wam wrzucić 2 stycznia ten vlog. No, z waszego rana, o tak. Postaram się dzisiaj wieczorem to zmontować i mam wrzucić. I po prostu może być tak, że ktoś ogląda, a nie chce kartki, no to nie musi nic pisać, prawda? Ale jeżeli chcecie kartkę, to napiszcie i ja wam dam znać. Hejka, załapałeś się na pierwszą trójkę, albo załapałeś się na pierwszą trójkę, albo nie. I na tym skończymy. Jak już tutaj nie będzie odzewu, pomimo że dużo was mnie ogląda, no to trudno. Kochani, ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że taki naprawdę różnorodny vlog na temat postanowień, na temat innych rzeczy, w ogóle do postanowień jeszcze wrócimy, bo mam takie na 30 dni, które ogłosiłam na Instagramie, bo wolę po prostu coś sobie założyć na 30 dni, aniżeli na rok i tego nie dotrzymać. Porozmawiamy o tym w którymś innym vlogu. A na razie życzę wam na razie miłego świętowania nadal z rodziną, z bliskimi i wszystkiego dobrego w nowym roku. Bye!